Ignacy Krasicki, kruk i lis. Bywa często zjedzonym, kto lubi być chwalony. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, przyszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy, ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie, szklniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewniej głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty, skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.